Cześć! Kolekcja samochodów rajdowych od De Agostini wystartowała już także w kioskach i z tej okazji kilka słów ode mnie. Na początku może od razu powiem, że wbrew pozorom nie kupiłem sobie pierwszego numeru rajdówek, bo kupiłem go na prezent, na razie do zachomikowania. Ja niestety nie zdecyduję się na zbieranie tej kolekcji, chociaż rajdówki to jest coś, co mi chodzi po głowie w temacie zbierania modeli w ogóle. Jednak raczej jako uzupełnienie tematu, czyli interesowałyby mnie tylko modele historyczne, nie tylko sam PRL i jego okres, ale też lata 90. na pewno. Gdyby w pierwszym numerze był taki pojazd, czyli na przykład Subaru Hołowczyca lub na przykład Lancia Delta i tym podobne, to pewnie skusiłbym się na zakup również dla siebie. Czyli mówiąc inaczej, będą tu modele, które chciałbym posiadać. Tutaj także, jak przy innych kolekcjach i tym podobnych rzeczach, zadziała nostalgia. Ale wiem, że jak kupię jeden, no to na jednym się nie skończy, na pięciu pewnie też nie. A w kolekcji mam poważniejsze braki do uzupełnienia. Nawet nie licząc samego PRL-u, to z samochodów zachodnich raczej na pierwszym miejscu trzeba by było uzupełnić ją o wersje cywilne. A tu już wchodzi też kwestia miejsca. Czyli też jakichś priorytetów po prostu. Samochody rajdowe kiedyś, teraz niestety raczej nie. Chociaż jeśli w kolekcji pojawi się na przykład Ford Mariana Bublewicza, no to może być ciężko go sobie odmówić. I tak prawdę mówiąc, gdy na początku lat 90. oglądało się jakieś rajdy w telewizji, co wtedy było jedną z fajniejszych rzeczy możliwych do oglądania, to bardziej zwracało się uwagę na takie pojazdy, niż na nasze poczciwe Fiaty i Polonezy, które traktowało się wtedy już raczej jako pewną ciekawostkę. Chociaż pamiętam, że podobało mi się coś takiego jak puszczanie wcześniej na przykład 126P, który musiał się obronić przed ścigającą go rajdówką z prawdziwego zdarzenia. A na przykład Fiat 125P był zawsze dla mnie Fiatem 125P. Myślę, że więcej nie muszę tu dodawać. Co do numeru pierwszego, czyli Toyota Yaris, to robi pozytywne wrażenie, szczególnie jeśli zapewnia je cena 15 zł. Bo czy przy 65 zł byłoby ono takie samo? No niekoniecznie, chociaż trzeba wziąć pod uwagę, że będą się tu pojawiały modele różnie wykonane. Stare formy, nowe formy. Toyota nie będzie chyba należała do tych naj, ale pozytywne wrażenie robi już samo jej oklejenie, odwzorowanie rzeczy typowych dla wersji rajdowych, czyli chociażby spoilery, ale także odwzorowanie rajdowego wnętrza. Cała reszta też na pewno nie straszy, koła, światła. Czy warto kupować tę kolekcję, czy zbudować sobie podobną z tego, co jest dostępne na rynku? Czy po prostu ją sobie odpuścić? To już każdy sobie musi odpowiedzieć oczywiście sam. Gotowa kolekcja zawsze ma swoje plusy i minusy. Z tego co na razie można zobaczyć, można wywnioskować, że ktoś komu na tego typu modelach zależy, powinien być z niej zadowolony. Oczywiście wiele zależy tu nie tylko od odwzorowania poszczególnych modeli, ale także od jakości ich wykonania.
I to tyle na temat tej kolekcji. Bardziej można rozwinąć temat w komentarzach. Zapraszam. Dzięki za oglądanie, subskrypcje i takie tam. Dzięki za wsparcie. Cześć, do następnego.